Na przejeździe kolejowym w miejscowości Rusiec doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem. W tym przypadku kierowca miał dużo szczęścia i nikt nie odniósł obrażeń, ale to zdarzenie mogło mieć zupełnie inny, tragiczny finał. Zdarzenie miało miejsce 2 listopada rankiem. Kierujący samochodem osobowym marki Hyundai nie dostosował się do znaku stop i wjechał na przejazd kolejowy wprost w nadjeżdżający pociąg towarowy. W ostatniej chwili kierowca hamował, jednak doszło do zderzenia. Pojazd został zepchnięty przez czoło pociągu i uszkodzony. Na miejscu interweniowali policjanci z ochotowskiej drogówki. Na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń. 33-letni kierowca Hyundai oraz 56-letni maszynista byli trzeźwi. Kierowca osobówki został ukarany mandatem karnym. Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze. Zachowajmy bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, czy jak to było w tym przypadku, do przejazdu kolejowego, zachowajmy szczególną ostrożność i ustąpmy pierwszeństwa. Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności, szczególnie teraz, kiedy warunki atmosferyczne, opady deszczu, mgła, śliska nawierzchnia, słaba widoczność nie sprzyjają uczestnikom dróg i utrudniają bezpieczeństwo na drodze.